pokój i dobro, kochani. Dziś jest sobota, 30 lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o tragicznym w skutkach wydarzeniu, które miało miejsce podczas przyjęcia urodzinowego Heroda. Mianowicie, kiedy Herod był pod ogromnym wrażeniem tańca córki Herodiady, powiedział, że jest w stanie dać jej o cokolwiek poprosi. Powiedział, nawet połowę mojego królestwa jestem w stanie ci dać. I wówczas córka Herodiady poszła do swojej matki i powiedziała, o co mam prosić. I wówczas Herodiada powiedziała, poproś o głowę Jana Chrzciciela. Dlaczego Herodiada zażądała głowy Jana Chrzciciela? Dlatego, że była strasznie wściekła, że śmiał upomnieć króla, że popełnia straszny grzech cudzołóstwa. Wziął mianowicie żonę swojego brata, Herodiadę, po to, żeby spełniała obowiązki małżeńskie. Herod, chcąc uciszyć Jana Chrzciciela, umieścił go w więzieniu. Nie chciał, żeby ten naruszał jego autorytet jako władcy. Natomiast Herodiada to wykorzystała i stało się tak, jak się stało. Rzeczywiście głowa Jana Chrzciciela została obcięta w więzieniu i przeniesiona na to przyjęcie urodzinowe. Kochani, jest zasadnicze pytanie. Czy tylko Jan Chrzciciel stracił głowę, dlatego że została mu obcięta w więzieniu przez kata i przeniesiona na przyjęcie? Czy może to Herod właśnie stracił głowę, kiedy zobaczył tańczącą kobietę? Myślę, kochani, że dzisiejsza Ewangelia jest taką dobrą okazją do tego, żebyśmy zrobili ewangeliczną rewizję życia. Kto trzyma w swoich dłoniach ster Twojego życia? Czy Ty sam? Czy może coś innego albo ktoś inny? Tak jak Herod był sterowany przez Herodiadę, przez swój popęd. Być może w Twoim życiu jest również coś, co wybierasz, a czego tak naprawdę nie chcesz. Czy może kierują Tobą jakieś ambicje, może chęć zysku, pieniądze, być może pycha, chęć dominacji, jakiejś władzy, a może pieniądz, a może jakieś złe towarzystwo. Może masz wokół siebie takich ludzi, którzy sterują tobą i nie jesteś sobą. A może, jeszcze gorzej, może nikt nie steruje tobą. Może nikt nie kieruje twoim życiem. Ani ty, ani nikt, nic innego. Może wjechałeś na takie rondo i krążysz wokół i wciąż te same widoki, dzień podobny do dnia i nie masz odwagi, żeby zjechać z tego ronda. I wydaje ci się, że twoje życie jest takim déjà vu, że to kiedyś już miało miejsce. A tak naprawdę nie rozwijasz się wcale i drepczesz w miejscu. Niech ta ewangeliczna rewizja życia pomoże nam zrozumieć, kto tak naprawdę kieruje naszym życiem. Czy pozwalamy komuś za darmo, albo po prostu z jakiejś wygody czy z lenistwa, a może czas, żebyśmy powiedzieli, Panie, daję Ci moje życie i chcę, żebyś Ty był sternikiem mojego życia, żebyś Ty był kierowcą mojego życia i aranżerem. Oddaję Ci to wszystko, co może przynieść jak najlepszy skutek tylko wtedy, kiedy Ty weźmiesz w swoje ręce. Nie pozwólmy, aby nikt inny, aby nic innego sterowało nami, tylko Pan Jezus i nasza zdecydowana, wolna wola, która idzie za Jego głosem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra. Thank you.